Klaudia, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam, jak wykonać cztery różne figury na kole. Będą to figury na plecach, czyli tak zwane balanse. No i będą one po pierwsze na balans, po drugie głównie na rozciągnięcie i pleców, i nóg. Ale jeszcze zanim to oczywiście musimy otworzyć nasz kalendarz adwentowy. A jak już otworzymy kalendarz adwentowy, musimy zrobić jeszcze jedną rzecz, ponieważ kupiłam sobie świetne kolczyki i koniecznie Wam je muszę pokazać. Ale na razie szukamy sobie ósemki. Ósemka jest tutaj. I uwaga! O nie, znowu mamy jakieś takie... O, dobra. Jednak wyszło. I dzisiaj mamy... Ja nie wiem, co to jest. Aha, dzisiaj mamy bombkę, bo to były górnikami. Pierwszy balans, jaki sobie dzisiaj zrobimy, nazywa się Staron de Bar i będziemy robić w nim szpagat poprzeczny. I aby do tego wejść, oczywiście, najpierw musimy wejść na koło. I teraz zsuwamy się na plecy, ponieważ są tu balansy na plecach. I teraz nogi dajemy do rozkroku. Drugi balans, jaki sobie zrobimy, jest bardzo podobny do tego. Różni się jedynie tym, że zamiast szpagatu męskiego robimy szpagat damski, czyli przekręcamy się jakby, przekręcamy biodra i teraz jedną nogą chwytamy, znaczy jedną ręką chwytamy za jedną nogę, drugą za drugą i rozciągamy. Następny balans będzie już na plecy, dlatego radzę się troszeczkę rozgrzać, zrobić przynajmniej kilka wymachów. A więc wisząc na plecach, jedną nogę kładziemy na górną krawędź, drugą puszczamy w dół, chwytamy się za nią rękami i rozciągamy. I ostatni, jaki zrobimy, jest najtrudniejszy ze wszystkich i zrobiłam go w sumie dwa razy w życiu, bo jakoś tak nigdy do mnie nie przemawiał. I teraz właśnie zrobiłam na sesji zdjęciowej. Tutaj macie właśnie zdjęcie, możecie sobie obejrzeć. I jak to zrobić? No oczywiście zaczynamy w ten sam sposób. Siedzimy sobie, schodzimy na plecy i teraz uwaga. Nogi odpuszczamy do tyłu i przy użyciu rąk rozciągamy je w ten sposób. To już tyle na dzisiaj. Jeżeli ten filmik się Wam spodobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę, subskrypcję, wpadajcie na mojego TikToka, mojego Instagrama i mojego Facebooka i pa pa!